Mistrz Koga, wielki szef klanu Jiga, spoczywa w tej głębokiej otchłani. Tutaj w The Legend of Zelda Breath of the Wild. W poprzednim odcinku udało nam się pokonać Mistrza Kogę w tym ubraniu. Link przybrany za kobietę, ani razu nie dał się przez niego trafić, zniszczył go dość szybko. No to możemy od razu ruszać, jako że dostaliśmy też z powrotem już nasze dziedzictwo. Piorunowy hełm. Możemy wrócić do Gerudo Town. Chciałem to jeszcze raz zrobić. Ale wiecie co? Zrobimy to jeszcze raz, tylko tym razem spróbujemy czegoś innego. Wow. No proszę. Czyli tak też można zadziałać. Dzisiaj spróbujemy podejść do Vanaboris. Pierwsze podejście do kolejnego, ostatniego tytana. Miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze. Bo może wyjść różnie, oczywiście. Niekoniecznie musi to wyjść jakoś dobrze. Przekonamy się. Piorunowego hełmu niestety nie możemy ubrać, bo jest to questowy przedmiot, przedmiot kluczowy. I jak dobrze, że nie przebierałem się jak dotąd, to nie muszę się przebierać teraz. Ale i tak, zużyjmy ostatniego Revaliego. I od razu do zamku. Czy mi się wydaje, czy księżniczka tam już na górze czeka na nas? Tfu, królowa! Myli mi się, że on, bo jest taka młoda. Mogę tu usiąść? Jeśli szukasz Lady Riju, to jest ona na drugim piętrze. Normalnie nikt nie jest pozwolony, nikomu nie jest pozwolone na wejście do jej sypialni. Ale ona dała ci specjalnie pozwolenie, na to wygląda. Ale bądź przy manierach. Jeżeli stanie się cokolwiek nie tak, jeżeli zachowasz się w nie ten sposób, jak powinieneś, tak, ty jesteś facetem, tak, wiem. To nie skończy się z tobą dobrze. Okej, bez obaw. Szkoda, że nie mogę przebrać się w normalne ubrania, ale czuję się jako Link zaskakująco dobrze w tych ubraniach. No, Riju. Co tam u ciebie? Ach, czekałam na ciebie. O, nie musisz mówić ani słowa. Jako królowa Gerudo potrafię wyczuć potęgę naszego dziedzictwa, która aż wypływa z ciebie. Widzę, że udało ci się, że twoja misja zakończyła się sukcesem. Ja jestem nadal, pewnie jak już zauważyłeś, dzieckiem. Mimo to ludzie patrzą na mnie z takim ciepłem w oczach, co jednak sprawia mi wielki ból, muszę przyznać. Tak ciężko próbowałam być warta ich miłości. Być warta bycia królową, udowodnić tej wartości sobie i im. Ale gdy skradziono moje dziedzictwo, dziedzictwo mojej rodziny, poczułam się tak, jakby cień mnie pogrążył. Tak, twoje przybycie w potrzebie, wtedy kiedy najbardziej potrzebowałam pomocy, na pewno było robotą Lady Urbosy. A teraz proszę, daj mi hełm. Masz. Wy mi takie widoki tutaj... Dopiero co mówicie, że jest dzieckiem, a teraz mi takie widoki dajecie? We mnie próbujecie wykończyć, Nintendo. I jak wyglądam? Bez maski lepiej, ale... Tym razem wspomnienie nie wywołuje miejsce, tylko przedmiot. Czas poznać Urbosę.
Ah, well, you certainly got here fast. I should have expected as much from the princess's own appointed knight. She was out on a survey all day today. Still as the sands now. So, spill it, boy. Have the two of you been getting along all right? It's okay, I know. Your silence speaks volumes. She gets frustrated every time she looks up and sees you carrying that sword on your back. It makes her feel like a failure when it comes to her own destiny. Don't worry, it's not like you carry blame in any of this. It's unfortunate. She's put in more than enough time. Ever since she was a young girl, she's gone through rigorous daily routines to show her dedication. She once passed out in the freezing waters trying to access this sealing power. And she has nothing to show for it. That's the motivation driving her research. I'd be doing the same thing. She really is quite special. You be sure to protect her with your life. It's quite the honor. The night brings a chill. It's probably time we take her in. Or... Urbosa! What was that? Did you feel that? Wait, what? How did you... What are you doing here? What's so funny? Muszę przyznać, że Urbosa była świetną postacią. Miejmy nadzieję, że w DLC fabularnym dowiemy się trochę więcej o niej. Tak samo jak dowiedzieliśmy się teraz trochę o samej Zeldzie i o tym, jak jest nastawiona do Linka. Od Urbosy, która najwyraźniej potrafi dobrze czytać w ludziach. Albo potrafi w snach czytać, czy coś takiego. Co się dzieje? Nagle zacząłeś się tak wytrzeszczać swoje oczy. W każdym razie... Ważnym jest teraz, że... I jak? Jak wyglądam? Dobrze? Wygląda wspaniale! Rozumiem. Zagrożenie, które sprowadza na nas niebiańska bestia Vanaboris, jeszcze bardziej wzrosło od kiedy zaczęliśmy szukać naszego dziedzictwa. Wydaje mi się, albo jestem prawie pewna tego, że Gerudo Town jest w niebezpieczeństwie. Już przez zbyt długi czas. Jako królowa Gerudo, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby zatrzymać to niebezpieczeństwo przed moimi ludźmi. Muszę ich obronić. Pomożesz mi? Oczywiście! Nie musisz pytać dwa razy. Kto by pomyślał, że... Tuż przed walką, przed tak ważną walką, usłyszenie zwykłego potwierdzenia pomocy i wsparcia mogłoby mnie tak uspokoić i ucieszyć. Ruszę teraz w kierunku punktu widokowego na południe od miasta. Jest tylko jeden sposób, żeby zbliżyć się do Naboris. Za pomocą morsów... piaskowych. Punkt widokowy jest tam. Jest... co prawda nie jest aż tak daleko od wioski, ale i tak radziłabym tobie się tam dostać za pomocą suma. Tfu, za pomocą morsa. Zawsze mi się mylą tutaj te zwierzaki. No właśnie, za pomocą morsa się tam dostać. Dzięki temu będziesz mógł dostać trochę praktyki. Będę tam na ciebie czekała. Wyruszę z moją ulubioną, moim ulubionym morsem piaskowym, Patrycją. Ciekawie imię, muszę przyznać, jak dla morsa. Nadal to jest dość wielkie.
No, ta wieża widokowa jest dość ogromna, muszę przyznać, i wysoka. To będziemy mogli się bliżej przyjrzeć temu, co Naborisa będzie wyprawiała. No dobrze, więc ruszamy natychmiast, czy jeszcze jakieś przygotowania, jak myślicie? Zobaczmy. Przygotować się trochę strzał kupić? Chyba bombowe strzały mi się przydadzą i to bardzo, bardzo wiele. Dlatego mogę wziąć je wszystkie. To ile ich teraz mam? 78, okej, to starczy do końca gry. To trochę za dużo ich kupiłem, tak mi się wydaje. I lodowych bym chciał też trochę kupić. Mogę wziąć wszystkie, na które mnie stać. To jak tam z lodowymi? 31. Czyli ogólnie mam teraz wszystkich bardzo dużo. Przydałbym się może jeszcze... No, Unstained Arrow, ale... Nie dostanę ich tak łatwo. I Fire Arrow. Mogłem sobie kupić jeszcze ogniste. No, ogniste, to bym miał wtedy cały zapas wszystkich strzał. Mogę? Przestraszyła się mnie. Take them all. I znowu jestem biedny. Chyba niedługo czas byłby na... No, pójść sobie grać na kręglach, żeby zdobyć trochę pieniążków. No i jakaś inna ognista broń by się jeszcze przydała. Ogólnie chciałbym jeszcze trochę podziwiać tutaj to miasto. Ten mini... sztuczny wodospad. Na schodach, na tych stopniach. To jest po prostu takie fajne. I te kamyczki tutaj, które mamy. Jestem bardzo pod wrażeniem tego miasta. Chyba jest to moje ulubione miejsce w całym Breath of the Wild. Nikt bym wcześniej o tym nie pomyślał, że tak może być. Myślałem zawsze, że Zora Domain będzie moim ulubionym. A potem pojawiło się jeszcze Rito Village. I Gerudo Town. Z tych trzech lokacji chyba to jest moim ulubionym. A co do drugiego miejsca, to nie jestem pewny, bo i Zora Domain, i Rito Village są po prostu specjalne w swojej okazałości. A najlepsze jest to, że tutaj wszędzie przez to całe miasto ta woda płynie. Niektórzy uznają to za będą mogli uznać to za obrazę dla gry, ale ja powiem to, co mam na myśli. Mianowicie, trochę to wygląda jak taki bardzo pięknie i udanie zrobiony dom w Minecrafcie z taką wodą tutaj. Bo widziałem właśnie takie pomysły kiedyś, ale tak w prawdziwej grze, z prawdziwą grafiką, a nie taką klockową, nie mogłem sobie tego za bardzo wyobrazić, czy coś takiego w ogóle ma sens. Na dachu woda, ale tutaj to wygląda przepięknie. I tam na górze ta fontanna i tak dalej, tam jest tak jakby nawet basen czy coś takiego, gdzie można się kąpać i wtedy ta cała woda tutaj. Może nasza królowa się tam nawet kąpała czy coś, tam gdzie jest ten korok. Zastanawia mnie, ile ona ma lat. Niby jeszcze dziecko, ale... Nie wiadomo, jaki wiek jest dzieckiem u Gerudo. U hobbitów na przykład wiek 30 lat było chyba pełnoletnością dopiero. To jak tutaj to wygląda? Bo niby jest mniejsza od wszystkich tych gerudianek, a jednak nie wydaje się być aż tak młoda. No, trudno mi określić. Taki miecz byłby ciekawy. Miasto kobiet. Ale skoro było też powiedziane nam, że jako, że jesteśmy czempionem mężczyzną, to jest czymś specjalnym, czymś innym, dlatego nie jesteśmy tutaj nielegalnie, to pewnie oznacza też, że Gerudo mężczyźni, ten, który rodzi się 11 lat, że on też jest specjalnym wyjątkiem. O, rzeczywiście, wszędzie woda, wszędzie. Chwila. Mogłem tak po prostu się wkraść do miasta? Czy mogłem tak po prostu wkraść się tutaj do zamku od drugiej strony i porozmawiać sobie z królową? No niech będzie, niech będzie. Muszę przyznać, że Reiju jest moją ulubioną Gerudo jak na razie ze wszystkich, które poznaliśmy. Może dlatego, że jest bardziej przyjemniejsza, bardziej taka heliańska. Nie jest taka ogromna. Też proporcje ma normalne. No i z charakteru nie jest taka, że nienawidzi wszystkich mężczyzn i tak dalej. Mądra waczyni, można by powiedzieć. Mimo, że młoda. No,
Ta tutaj też jest przyjemna. Tak samo jak ta, która była tam w sklepie. No właśnie, chciałem wynająć tutaj suma. Za 20. Bo mój poprzedni uciekł mi, to nie za bardzo miłe. A tamtego innego zostawiłem gdzieś. Let's seal the deal. Zawsze mówię suma, to przecież morsy są. Nie wiem, dlaczego mi się tak to mocno myli. No, zobaczymy. Mógłbym ubrać teraz inną zbroję, ale... Nie ma co. Ważne jest teraz, żeby się nauczyć sterować takim morsem. Bo będzie nam potrzebny właśnie w walce z Naboris. Trzeba będzie zręcznie się poruszać tym. Chociaż to i tak jest raczej niemożliwe dla mnie. Trzeba po prostu... Będę musiał jakoś... W jakiś tam sposób przeżyć. Niby jakoś idzie, ale nie wiem, czy to jest zręczne poruszanie się. Trochę wątpię, by tak wyglądało zręczne poruszanie się. To gdzie jest ta platforma widokowa? Chyba gdzieś... W tym kierunku, prawda? Za chwilę zobaczymy. Mimo, że też teraz tutaj jesteś rywali. Ach tam. No to lecim. Te cudowne, gorące piaski. W prawdziwym życiu raczej nie chciałbym zobaczyć pustyni z bliska. Ale w grach to co innego, kiedy jest dobrze zrobione. Nie chciałbym pojechać do jakiegoś Egiptu albo Arabii. No, ty poczekasz tu. Dzień dobry. Zaraz wejdziemy tutaj do domciu. Dookoła nic nie ma. To jak w Ocarina of Time w zamku Zeldy. Gdy zagląda się do środka przez okno i strzela z procy. Czekaj. Jak to jest z tym strzelaniem z procy? Ach, stare nawyki. Dzień dobry. Aż miecz wyciągnęła. I piękny łuk, który szybko będzie strzelał. Witam, witam. To moja strzała, prawda? Chcesz ją zatrzymać na pamiątkę? A chyba nadal mnie nie lubisz, co? Szkoda. Jestem w szoku. Biorąc pod uwagę to, co powiedziała królowa, spodziewałam się kogoś większego niż ty. Nie kogoś tak małego jak ty. Ale królowa musi wiedzieć, dlaczego to robi. Musi mieć jakieś powody, dlaczego wierzy, że ty poradzisz sobie w walce z niebiańską bestią. Czeka na ciebie na samej górze, na samym szczycie tego punktu widokowego. Pośpiesz się. A ty dlaczego masz taką chustę jak Kakashi? To na usta, to jest... Jesteś jakimś zabójcą czy czymś takim? Jeśli chodzi o zabójców, to dowiedziałem się ostatnio, że No More Heroes 3 ma się pojawić na Nintendo Switchu. To może być całkiem piękne, bo poprzednie dwie gry były bardzo miłe. Od twórców Lollipop Chainsaw, dla tych, którzy się pytają. I Killer is Dead. No dobrze. To jest naprawdę wielki punkt widokowy. Nie najwyższy punkt, na którym już byliśmy, ale tutaj też można wiele zobaczyć. Też tutaj bliżej, gdzie jest burza piaskowa i Naboris. Ciekaw jestem, czy ta burza piaskowa zniknie, kiedy pozbędziemy się Naboris. Bo przyznam, że chyba Naboris zabiorę się teraz na ślepo. Bo jeszcze... Nie dosiadałem Naboris. Poprzednich tytanów zawsze sprawdzałem jakoś, z bliska, wcześniej. Tylko Naboris nie. Chyba czas się przebrać. Przygotować się do walki. To w co się ubierzemy? Może w ten sposób? Pomyślmy, co by tutaj ubrać. To na pewno. To tak samo ubierzemy spodnie heliańskie. Ale jakie nakrycie głowy? To? Może to? Albo kaptur.
kaptur przeciwko burzy śnieżnej. Dawno nie mieliśmy kaptura, to możemy teraz z kapturem sobie pójść. Chwileczkę, chciałbym zrobić zdjęcie. Bo bardzo przyjemnie wygląda z tym. A musimy jedno skasować jeszcze zdjęcie. No to powiedziałbym, że Leinela skasujemy. I ciebie skasujemy. No. Hej. No właśnie, w ten sposób. Hup. Jeszcze jedna próba w ten sposób. O. Nie, to było trochę za wysoko. W ten sposób. O. No. Zobaczymy, czy to wejdzie później na miniaturkę. Jep. Bardzo ładna postać, trzeba przyznać. No dobrze. Możemy zaczynać. No dobrze, więc to tak naprawdę wyglądasz, co? Chwileczkę. Razem z wołem, który jest, został przepędzony z miasta. To nie jest dla mnie rzeczą zwyczajną. Widzenie osoby takiej jak ty. Co za widok, niebiańska bestia na Boris. Jest naprawdę przerażająca. Jeżeli chcemy podejść blisko niej, to będziemy potrzebowali morsów piaskowych. Jesteś gotowy? Oczywiście. Czujesz się pewnie, co? Dobrze, więc zaczynajmy. Najpierw użyjemy piaskowych morsów, żeby dostać się blisko do Naboris. Ja poprowadzę. Mam nadzieję, że mogę liczyć na ciebie, że będziesz strzelał w jej stopy bombowymi strzałami. No, kupiłem ich trochę. Naboris czerpie energię z ziemi, żeby się mogła poruszać. Jeżeli zniszczymy jej stopy, to wtedy nie będzie mogła się już dalej ruszać, to będziemy mogli ją zatrzymać w ten sposób. Jeśli chodzi o te piorunowe ataki, cóż... Trafienie przez jeden taki piorun może skończyć się naprawdę fatalnie. Piorunowy hełm może odrzucić te pioruny i obroni mnie przed ich atakami. Ale to nie wszystko. Może też stworzyć niewielki obszar tarczy wokół mnie. Jeśli będzie się trzymał blisko mnie, to wtedy też będziesz mógł uniknąć trafienia takim atakiem. I posłuchaj mnie, jeżeli naprawdę się zranisz i będziesz potrzebował odpoczynku, to nie walcz dalej. Obiecaj mi, że wrócisz wtedy tutaj i odpoczniesz. Nie rób niczego nieprzemyślanego. Pod żadnym pozorem. Tutaj masz trochę Gerudo strzał bombowych. Strzał bombowych Gerudo. To niewiele, ale mam nadzieję, że zrobisz z nich dobry użytek. Upewnij się, że tak będzie. No 20, ale ja już dużo kupiłem, więc cóż. To ostatni raz, że pytam. Jesteś gotowy? Będę gotowy w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Do następnego. Na razie. Cześć.